Młodzież z samochodówki przekazała najcenniejszy prezent Mikołajkowy – swoją krew. W tym roku naprawdę bardzo licznie krwiodawcy młodzi nie zawiedli. Niektórzy już po raz kolejny oddają. Bardzo duża część właśnie młodzieży zgłosiła się po raz pierwszy. A to dlatego, że głównym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia. Pierwszy raz to jest dla mnie, ale myślę, że na pewno nie ostatni. Jak się dowiedziałem, pani zapytała, czy będziemy wtedy w szkole, czy damy radę, a zawsze chciałem to zrobić, więc mówię, jak jest na miejscu, to warto skorzystać i pomóc innym. Pomóc innym zdecydowało się 58 osób, tylko w szkole. Chętnych okazało się być więcej, ale z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, krew musieli oddać w szpitalu. Na dzień dzisiejszy nie ma innego zastępczego leku, jakim jest krew. Z tą myślą 40 lat temu ówczesny nauczyciel samochodówki Zdzisław Terpiłowski założył w szkole klub honorowych krwiodawców. Inauguracją było pierwsze grupowe oddawanie krwi na terenie szkoły. Tę tradycję podtrzymują do dziś. Młodzież naszej szkoły 2-3 razy w roku bierze udział w tego typu akcjach, czy to organizowanych w szkole, czy to w rejonowym centrum krwiodawstwa. Na początku zaczynało się to nieśmiało, ale później dzięki prelekcjom, dzięki aktywności i współpracy z tą młodzieżą, szczególnie z opiekunami szkolnych kół PCK, doszliśmy do takiego momentu, że tak, państwo sami widzicie, ile dzisiaj jest tych krwiodawców, co nas bardzo cieszy. Czerwonokrzyskie idee nieprzerwanie przyświecają młodym krwiodawcom, ale i doświadczonym członkom, którzy dzielą się darem życia od kilkudziesięciu lat, choć jak podkreślają, kiedyś nie każdy był aktywnym krwiodawcą. W dawnych czasach, jak ja pamiętam, było bardzo dużo. Było dużo zakładów pracy. W każdym zakładzie pracy powstawały kluby i było więcej tych krwiodawców, ale nikt się nie posiłkował młodzieżą, więc trzeba było coś temu zaradzić. Właśnie dlatego w 1979 roku utworzono Szkolny Klub Krwiodawców, który swoją misję spełnia od kilkudziesięciu lat. Mikołajkowa zbiórka krwi połączona z jubileuszem 40-lecia klubu zakończyła się sukcesem. Uczniowie oddali 26 litrów krwi.